Siema, taki poradniczek jak skonfigurować pada od PS4, czyli DualShock 4 pod Steama i FIFA 20. Dlaczego te dwie rzeczy razem, choć FIFA nie jest na Steamie? Ponieważ FIFA 20, ogólnie FIFA, nie jest kompatybilna na PC właśnie z padem od PS4 i jedynie z Xboxa 360 i Xboxa One padami. Aby poprawnie działał Wam kontroler od PS4, należy podłączyć FIFA pod Steama. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. Ale najpierw ściągacie program DS4Windows. Ja już tutaj mam wszystko na pulpicie. Pobieracie go z tej oto strony. O, tutaj. Następnie pojawią Wam się dwie takie ikonki na pulpicie. Lub będziecie mieli to spakowane, no to wtedy wypakujcie sobie na pulpit. Wchodzicie najpierw w DS4 Windows. O, tutaj jak widać mam podłączonego pada. I Steam już pokazuje, że mam podłączony kontroler Xbox 360, choć ja podłączyłem pada od PS4, dlatego chcę Wam pokazać, jak zrobić tak, żeby FIFA i ogólnie, tak jak widać tutaj na Steamie, mimo to, że mam podłączonego pada od PS4, pokazywało lub po prostu gra wykrywała, że to jest pad od Xboxa, czyli ten kompatybilny z grą. Odłączę może teraz pada. Jak na początku włączycie to, to powinniście mieć instalację. Następnie wchodzicie w DS4 Updater. Otwieracie tutaj i jak widać nie mam na razie żadnego kontrolera podłączonego. W momencie, kiedy podłączyłem już pada, wykrywany jest tutaj mój kontroler. Musicie mieć tutaj ustawione na default. O tym pamiętajcie, nic tutaj nie trzeba zmieniać. Chyba że naprawdę coś chcecie. Nie wiem, nic tu nie zmieniałem, nie trzeba nic zmieniać. Następnie wchodzicie na Steama. Będąc w swojej bibliotece Steam, wchodzicie w dodaj grę spoza Steam. I szukacie FIFA, dodajecie tutaj FIFA, znajduje się ono już w bibliotece. Wchodzicie w tryb Big Picture, ustawienia kontrolera, oznaczacie tutaj to, jak już macie zaznaczone, zostawiacie tylko te dwa. Mimo że jest podłączony pad od PS4, to pokazuje, że jest Xbox 360 pad i właśnie o to chodzi, aby gry nam wykrywały pada jako Xboxa, mimo że to jest od PS4 i działa to również na inne gry z Origina, nie tylko w FIFA. Jak coś. Cofacie się tutaj, jak macie dodaną już tam FIFA w bibliotece, to powinna znajdować się tutaj. Szukacie jej, wchodzicie w ustawienia, opcję kontrolera, oznaczacie te dwie rzeczy. Tutaj robicie wymuszone włączenie, preferencje kontrolera włączone, OK, wychodzicie. I teraz już możecie normalnie grać w grę. Tylko musicie pamiętać cały czas, że o właśnie to musi być włączone i musi tutaj wykrywać Wasz kontroler. Że ja na chwilę jeszcze raz odłączę i podłączę. Pada. Tutaj się pojawiło, jak widać. Na Steamie również wyskoczyło, że jest kontroler od Xboxa podłączony. Oczywiście jest od PS-a. No i teraz normalnie możecie sterować w ogóle całym Steamem za pomocą pada po tym poradniku i normalnie możecie wejść w FIFA i grać sobie normalnie na padzie od PS-a. To by było na tyle w tym poradniku. Do usłyszenia następnym razem. Mam nadzieję, że się spodobało, pomogło i na razie.